No, witam na kolejnej recenzji. Dzisiaj na tapetę bierzemy klocki OBM Dinosaur World znowu. No i niestety, ale tym razem to jest, jeżeli chodzi o klocki, porażka. Sam zestaw składa się z 62 elementów. Mamy nawet dość pokaźną instrukcję, jak złożyć całego dinozaura. Mamy też naklejki, które są bardzo fajnie wykonane. Jeżeli chodzi o samego dinozaura, to jest poza kolorem, jest to wariacja dwóch dinozaurów, jak sami wiecie, z poprzednich. Tego i tego. Sam tyranozaur jest całkiem fajnie wykonany. Tym razem mamy standardowo piny mocujące były w nogach, w łapach oraz w głowie, więc nie trzeba było nic doczepiać, dodatkowych małych elementów nie było. Jeżeli chodzi o samo malowanie, tak jak widzicie, prezentuje się inaczej. Wykonanie też jest bardzo fajne tego dinozaura. Minifigurka tak samo jak z elefanta i Yg. Stawiam na truje. Chociaż malowanie tutaj tej minifigurki jest, jak sami widzicie, bardzo podobne. Trochę mniejsze, mniej farby poszło na druk. Jest trochę bardziej szczegółowy. Bardziej wyraźny. Włosy są inne. Niby podobne, a inne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe klocki, to tu niestety już jest źle. I to bardzo. Jakość tych klocków jest bardzo słaba. Zestaw kosztował mnie 15 zł i jeżeli chodzi o elementy bawialne, to nie polecam. Jeżeli chodzi o te klocki, są po prostu słabej bardzo jakości. Nie trzymają się. Nie udało mi się tego zestawu w ogóle złożyć. Elementy się nie chcą szczepić. Wygląda to tak, jakby ktoś miał albo słaby plastik i słabe formy, albo po prostu są to klocki bardzo, bardzo stare, które po prostu ktoś użył do stworzenia tego zestawu. Zrobione na odwal się. Tak jak dinozaur jest fajnie zrobiony i minifigurka dobrze zrobiona, to w tym zestawie mógłbym to oceniać. Dinozaur na 5, figurka na 5, a klocki na 1. No niestety oceniam cały zestaw, dlatego cały zestaw dostaje ode mnie 4, tylko ze względu na dinozaura i minifigurkę. Jeżeli chodzi o same klocki, to niestety, ale tu jest totalna porażka. Jak ktoś chce kupić dinozaura, minifigurkę, to poprzednie zestawy, które prezentowałem, warto kupić, a przy tym zestawie, no niestety, trzeba się trochę zastanowić, czy chcecie go, czy nie. Tak samo jak w innych. I tutaj trzeba liczyć się z tym, że żeby zbudować jakiś większy zestaw, to trzeba ich kupić kilka. Tutaj mamy 4 w jednym. Mamy tyranozaura, jakiegoś raptora. Jak sami widzicie, jakiś śmigłowiec, ale z tego co widzę po tych klockach, to zbudowanie tego śmigłowca byłoby niemożliwe. A pozostałe minifigurki, nie wiem, czy zestawy mają jakieś
komplety do zbudowania. Bo tu nie ma narysowanych, a zestaw z tyranozaurem miał niby dostać konstrukcję, która bardzo fajnie wygląda, ale ona tylko bardzo fajnie wygląda na zdjęciu. Niestety w rzeczywistości do niczego się nie nadaje. Po złożeniu kilku elementów poddałem się. Na chwilę obecną te klocki są najgorszymi, jakie miałem. Dlatego otrzymuję jeden. Szkoda, bo potencjał jest. Minifigurka i tyranozaur są bardzo fajne. Jednak reszta to jest totalne zero. Dlatego, jeżeli się ktoś zastanawia nad kupnem samych dinozaurów, to tak jak powiedziałem, poprzednie zestawy tak, możecie kupować. Mnie na 5 i 2 nie trafiło się nic zepsutego, nic zniszczonego, wszystko fajnie się spasowało. Jeżeli chodzi o elementy jakieś dodatkowe do dinozaurów, to L albo M, które też już recenzowałem. Też kosztują około 15 zł, nawet mniej. A jakościowo dorównują Lego. Tutaj niestety można kupić ten zestaw tylko dla samego dinozaura minifigurki. To też nie wiem, czy za 15 zł ktoś się na to połakomi. Ja na pewno bym tego nie kupił za te pieniądze następnym razem. Na pewno za jakiś czas znowu zrobię recenzję tych klocków, ale to naprawdę za długi czas. Najprawdopodobniej po wakacjach dopiero, albo wczesną zimą, żeby nie było, że są z podobnego czasu wyprodukowane. Zobaczymy, czy się coś zmieni w międzyczasie. Na razie jestem na nie. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa!